dom w Berżenikach stary, do którego dobudowano część drewnianą. To jest dom budowany z glina, z wrzosem, jakieś dodatki. Na drugiej stronie jest Kazimierz Stankiewicz z ukochanym psem Mikusiem po polowaniu na zające. To jest jakieś trzecia strona, polowanie w lesie dukstańskim chyba. Poniżej wyławianie karpi ze stawów na jesieni. Część karpi była sprzedawana, a część, tak zwane matki, szły do dużej skrzyni do jeziora i ta skrzynia nazywała się Warża i to było niedaleko brzegu. Były wybite 3 albo 5 przerębli ogrodzone drutem kolczastym, żeby był dostęp powietrza. Następne zdjęcie na podwórku w Berżenikach. Helena Stankiewiczowa z córką Marią i Krystyną i hodowla drobiu przy kurniku. Z tyłu widać kurnik. Poniżej Władysław Stankiewicz w puszkach u państwa Pisani. Siedzi pan Michał Pisani, pan Stefan Pisani. Potem siedzi pani Nika Zanowa, żona mamy brata Tomasza. Potem siedzi mój ojciec Kazimierz Stankiewicz, Helena Stankiewiczowa. Na prawo pierwszy z brzegu jest mamy brat Tomasz Zam. Poniżej zdjęcie na ganku w Dukstach. Na środku stoi Wanda Kawalcowa. Tu jest dwóch panów Pisanich. Po lewej stronie Kazimierz Stankiewicz i Helena. Na psie, który nazywał się, w każdym razie pies myśliwski, na którym siedzi mały Rajmund Kawalec. To jest na zdjęcie chrzciny Krystyny Stankiewicz. Przed domem w Berżenikach stoi wujaszek Adam Grebnicki. Obok jest babcia Terenia Zanowa. Dziewczynka mała to jest moja siostra Maria Stankiewicz. Obok niedaleko stoi moja mama Helena Stankiewicz. Wacław Stankiewicz z żoną Marią z Wojczyńskich Stankiewiczową i mały Kazimierz Stankiewicz na ręku. Ślub Janiny Stankiewiczównej ze Stanisławem Tyszkiewiczem to jest na schodach w domu w Aninie. Zdjęcie też dwojga Tyszkiewicz z żoną Janiną Stankiewiczówną przy samochodzie, który był wypożyczany od marszałka Piłsudskiego na ślub. Ciocia Mania Łaszkiewiczowa z Tomkiem Łaszkiewiczem w pieluszkach. Następne zdjęcie. Maria Łaszkiewiczowa z synem Tomaszem. Hela Knotowa, Krażowska. Następnie zdjęcie przy pociągu, jak wyjeżdżają młodzi Tyszkiewicze po ślubie, w podróż poślubną, stoi Władysław Stankiewicz w mundurze w szkole oficerskiej. Obok stoi Kazimierz Stankiewicz, też z wyjazdu państwa młodych w podróż poślubną. Pierwszy od lewej stoi Kazimierz Stankiewicz, jego brat Władysław, Stanisław Tyszkiewicz z żoną Janiną. W skórze wilczej leży Maria Stankiewicz, wilk, który był bardzo groźny, którego zastrzelił Kazimierz Stankiewicz. Skóra została wyprawiona i była w Berżenikach. Poniżej na zdjęciu siedzi Kazimierz Stankiewicz z Michałkiem Dyrmontem i stoi pies Hardy. Helena Stankiewiczowa w sadzie.
na stronie 12 Helena Stankiewiczowa, kąpiąca się w jeziorze, Maria Stankiewicz, Kazimierz Stankiewicz, Helena Stankiewiczowa z córką Krystyną na ręku, Helena Stankiewiczowa na ganku w Berżynikach. Miasteczko Duchszty, stacja, odjazd harcerzy z obozu harcerskiego, z lasu, i pośrodku stoją Helena i Kazimierz Stankiewiczowie. Poniżej Helena Stankiewiczowa, Antonina Bujniewicz-Miłoszowa, Maria Stankiewicz, Kazimierz Stankiewicz i gromada harcerzy, którzy bardzo często bywali w Berżynikach. Następnie zdjęcie też państwo Stankiewiczowie z całą gromadą harcerzy, którzy przyszli odwiedzać, a mieszkali w naszym lesie. To jest kapliczka w Gierkanach, którą zaraz po przyjściu Rosjanie zniszczyli. Była bardzo piękna, ręcznie robiona robota na ten. To jest strona w Berżynikach na ganku. Helena Stankiewiczowa, Kazimierz Stankiewicz, Antonina Bujniewicz-Miłoszowa. A tutaj zdjęcie z polowania. Kazimierz Stankiewicz, Jan Szejko, wójt gminy Duchszty i jacyś goście, których ja nie pamiętam. Poniżej prababunia Francuzowiczowa Antonina, prymowoto dowgiało z domu Biegańska, po ożenieniu się wnuka Tomasza Zana wyprowadziła się do Leśniczówki, do Redkuniszek w naszym lesie i tam miała pół domu u pana leśniczego i bardzo sobie tam chwaliła pobyt. My jako dzieci często tam jeździliśmy. Helena Kazimierz Stankiewicz na kajaku na jeziorze. Maria Hrebnicka malująca pejzaże wiejskie, obok Michał Dyrmont i Kazimierz Stankiewicz. Poniżej Adam Hrebnicki, na kolanach siedzi Krystyna Stankiewicz. Rodzina Stankiewiczów. Helena, Krystyna, Maria i Kazimierz Stankiewiczowie. Środkowe zdjęcie. Teresa Zanowa. Stoi Hanna Obizierska. A panowie, nie wiem kto. Na drodze siedzi Michał Dyrmont ze swoim psem San Bernardem. Powyżej jest Wanda Kawalcowa i obok po prawej stronie Hanna Obiezierska, kuzynka Heleny Stankiewiczowej. Helena Stankiewiczowa z gąską, poniżej Wacław i Maria Stankiewiczowie, Wacław trzyma sowę. Obok stoi ich syn Władysław Stankiewicz. Na środku Helena Stankiewiczowa z Kazimierzem i pies Som, który był przywiązany przy świniarniku. Przy stole w raju siedzi Adam Hrebnicki z córką Marią Hrebnicką i wnuczką Julią Hrebnicką-Rejman. Poniżej Helena Stankiewiczowa z Krystyną Stankiewicz na ręku, a z tyłu stoi Adam Hrebnicki. To jest ganek w raju. Wujaszek Adam Hrebnicki w ukochanym fotelu na ganku w raju. To jest na drodze między rajem a Berżynikami. Helena Stankiewiczowa z mężem
Kazimierzem stoją przy snopie ze zbożem. To jest ganek w raju harcerki Maria Hrebnicka, Julia Hrebnicka i harcerki, które gdzieś w pobliżu stacjonowały, i koleżanka Rosenberżanka. Helena Stankiewiczowa stoi przy wejściu do raju, który był wysadzany brzeg świerkami. Helena Stankiewiczowa ze swoją serdeczną przyjaciółką Krystyną Narutowiczową, w której chodziły do jednej klasy w Kownie. Poniżej Antonina Bujniewicz-Miłoszowa, Krystyna Stankiewicz i Maria Stankiewicz jedzą posiłek na ganku w Berżenikach. Po przyjściu na świat Józefa Stankiewicza cała rodzina: Helena Stankiewiczowa, Kazimierz, Maria i Krystyna. 1936 dobudowywanie w Berżenikach domu części drewnianej. To jest rok 36, stoi wózek z Józefem Stankiewiczem. Poniżej dziewczynki w Stankiewiczówne w pokoju z Antoniną Miłosz. No tu jest znowu Narutowiczowa, Stankiewiczowie, Helena i Kazimierz oraz Krystyna Narutowicz z mężem przyjechali z wizytą do Berżenik. Narutowiczowa była koleżanką ze szkoły średniej z Kowna. To jest teraz wyjazd do kościoła wozem drabiniastym i para koni wyjazdowych Pimpuś i Iwonka. Siedzi furman Michał Taszkun obok dziewczynki Stankiewiczówny, a stoi Helena Stankiewiczowa obok z mężem Kazimierzem. Aha, i to jest teraz kapliczka w Gierkanach u babci Tereny Zanowej, wykonywana przez ludowych artystów, która została zniszczona w 1939 roku. Tu jest Julia Hrebnicka Rejmanowa z Władysławem Stankiewiczem i z sobą. Poniżej stoi Józef Miłosz, Michał Norejko i panna Genia Chlebowicz, która uczyła nas niemieckiego i w ogóle uczyła nas wszystkiego. Była nauczycielką dumową. Kazimierz Stankiewicz w zagrodzie ze świnkami koło domu w Berżenikach. Kazimierz Stankiewicz nad jeziorem Berżenickim. A tu są trzy zdjęcia z okresu kwitnienia sadu w Berżenikach. Stoi Kazimierz Stankiewicz, Helena Stankiewiczowa, Krystyna i wózek z Józefem Stankiewiczem. No to to co jest też kwitnący sad w Berżenikach. A to jest Tomasz Zan, rodzony brat Heleny Zanów Stankiewiczowej, wybierający się na polowanie. To jest ta sama kapliczka gierkańska. Wacław Stankiewicz, Helena Stankiewiczowa i Helena Krzeżowska, to Malinowska, tak? A tu Helena Stankiewiczowa na brzegu jeziora w czasie kąpa.